W ciągu 30 lat istnienia szkoły w jej murach pobierało naukę około 1000 uczniów. Jak trudne jest jednak pogodzenie edukacji jednocześnie w obu szkołach oświatowej i muzycznej, niech świadczy fakt, że ukończyła ją nieco ponad połowa młodych muzyków. W PSM nauka prowadzona jest na 10 instrumentach. Społeczność szkoły muzycznej obecnie to około 130 uczniów, 17 nauczycieli i 6 pracowników administracji i obsługi. Uczniowie mogą korzystać z różnych form muzykowania. Oprócz lekcji indywidualnych uczestniczą także w muzykowaniu kameralnym. Kameralistyka bowiem w żarskiej PSM systematycznie się rozwija. Tradycje zespołu smyczkowego prowadzonego w latach 80. przez magistra Tadeusza Kubisa kontynuowała Mała Orkiestra Kameralna oraz kwartet smyczkowy prowadzony przez magistra Wasylija Wiarbickiego. Od 1993 roku w szkole funkcjonuje chór i zespół wokalny prowadzony przez magister Krystynę Gowik. Wcześniej chór prowadziła magister Irena Domańska. Do roku 2006 działał w szkole znakomity kwintet akordeonowy założony i prowadzony przez Edwarda Bajona, kontynuujący tradycje zapoczątkowane jeszcze w latach 70. przez Karola Szymkuna. Obecnie istnieją w szkole dwa zespoły akordeonowe prowadzone przez nauczycieli klasy akordeonu. Zespół fletowy z doskonałym skutkiem prowadzi dr Piotr Luboch, a zespół wiolonczelowy rozwija się pod kierunkiem magister Sylwii Kamzelskiej-Bronowickiej. Duety, tria i kwartety instrumentalne są tworzone również przez magister Jadwigę Piecz, magister Katarzynę Bukowską i magistra Adama Mikulskiego. Od wielu lat rozwój muzyczny uczniów wspiera swoim doświadczeniem i wiedzą akompaniator magister Jerzy Turzyński. Muzykowanie kameralne jest najbardziej wszechstronną formą rozwoju uczniów, stanowi wizytówkę szkoły muzycznej, dlatego też od początku jest podstawą działalności artystycznej w środowisku obecnego dyrektora szkoły, magistra Waldemara Wolskiego. Szkoła nie tylko naucza i kształci, ale także proponuje społeczeństwu spotkania z muzyką. Występy artystyczne i akcje promocyjne młodych adeptów sztuki są powodem do dumy, nie tylko dla pracowników Państwowej Szkoły Muzycznej, ale również dla władz miasta i powiatu oraz całego społeczeństwa Żar. Telemann jest jedynym wybitnym kompozytorem związanym z Żarami. 9 grudnia 2000 roku przy postumencie z pamiątkową tablicą miało miejsce uroczyste nadanie imienia Żarskiej Szkole Muzycznej. Burmistrz miasta Żary, ówczesny burmistrz Franciszek Wołowicz, wyszedł z tą inicjatywą do szkoły, żeby nadać imię Georga Filipa Telemana. Ja, przychodząc od września, zrealizowałem jakby to pragnienie tak burmistrza Łowicza, jak również Rady Pedagogicznej i 9 grudnia miało miejsce nadanie imienia szkoły, które jakby było przyczynkiem do szerokiego rozwoju szkoły oraz współpracy polsko-niemieckiej. Żarska Szkoła Muzyczna oprócz Magdeburskiego Konserwatorium jest jedyną w Europie szkołą noszącą imię Telemana. Imię to służy nam również pomocą przy organizacji rozmaitych przedsięwzięć, w szczególności Festiwalu Telemanowskiego. Od 1998 co roku organizowane są przez Szkołę Muzyczną koncerty telemanowskie, przekształcone z inicjatywy dyrektora Waldemara Wolskiego w 2002 roku w coroczny Festiwal Telemanowski. W grudniu 2006 roku odbyła się jubileuszowa, piąta edycja tej imprezy, która zyskała już sobie w mieście wielką rzeszę sympatyków i miłośników muzyki barokowej i nie tylko. Można powiedzieć, że szkoła muzyczna stała się głośna w Żarach. Jest to przedsięwzięcie, które
przyciąga do sali koncertowej wielu słuchaczy. Sala zawsze jest pełna i mogę powiedzieć, że muzyka Georga Filipa Telemana, jak również muzyka grana nie tylko przez wybitnych wykonawców, ale też uczniów zaprzyjaźnionych szkół partnerskich z Weissbacher, Magdeburga i Żar, jest już jakby takim magnesem, który przyciąga bardzo, bardzo wielu słuchaczy, nie tylko z miasta, ale i z regionu. W murach szkoły gościli także wybitni artyści i profesorowie Akademii Muzycznych, jak na przykład Regina Smędzianka, Joachim Pichura, Tadeusz Kerner, Dorota Siuda, Jarosław Żołnierczyk, Roman Lasocki, Wanda Wiłkomirska, chór Edmunda Kajdasza, Waldemar Gromolak i wielu, wielu innych. Państwowa Szkoła Muzyczna w Żarach z roku na rok coraz bardziej zaznacza swoją obecność w mieście i regionie. Tylko w przeciągu ostatnich 2 lat zorganizowała blisko 60 koncertów, a w całej swojej działalności niezliczoną ich ilość. Szkoła stale współpracuje z Żarskim Domem Kultury, szkołami oświatowymi, władzami miasta i powiatu oraz różnymi instytucjami, które chcą korzystać z ich bogatej oferty propozycji koncertowych. Dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej, Narodowego Centrum Kultury, Urzędu Miasta oraz lokalnych sponsorów, oprócz oczywiście uczniów szkoły w trakcie telemanowskich festiwali, żarscy melomani mieli już okazję wysłuchać koncertów z udziałem znakomitych wykonawców, jak Jarosław Nadrzycki, Bartosz Bryła, Lech Bałaban, Adam i Marek Mikulscy, Chopin Trio, Poznańskie Trio Barokowe, Zespół Barokowy i Wirtuozi, Wieniawski Kwartet oraz Poznańskie Orkiestry Kameralne, Le Quattro Stagioni pod dyrekcją Tadeusza Żmijewskiego i Collegium F pod dyrekcją Marcina Sompolińskiego. Nawiązałem i rozwinąłem współpracę ze szkołami niemieckimi. Kontynuuję współpracę ze Szkołą Muzyczną z Weissbacher, jak również nawiązałem i rozwinąłem współpracę z Konserwatorium Georg Philipp Telemann w Magdeburgu. Z obiema szkołami Państwowa Szkoła Muzyczna podpisała umowy partnerskie, dzięki którym współpraca z roku na rok się intensyfikuje. Dzięki wspólnej inicjatywie dyrektorów szkół Klausa Dietera Beckerta z Weissbacher i Waldemara Wolskiego nastąpił od 2001 roku znaczny rozwój współpracy między szkołami. Przez ostatnie 5 lat regularnie, 2 razy w roku, zimą i latem, odbywały się bardzo lubiane przez uczniów polsko-niemieckie obozy muzyczne. Na nich to uczniowie szkoły muzycznej wspólnie ze swoimi przyjaciółmi z Niemiec przez około tydzień ćwiczą pod okiem polskich i niemieckich pedagogów programy w różnego rodzaju składach kameralnych, które później prezentowane są na wspólnych koncertach. Dzieci zintegrowały się ze sobą, są obozowicze, którzy już na wszystkich obozach brali udział, przyjaźnią się ze sobą, mailują, rozmawiają i ta współpraca ciągle jest kontynuowana. W lutym 2007 roku w Karpaczu odbył się jubileuszowy, 10. polsko-niemiecki obóz muzyczny, który inauguruje obchody 15-lecia współpracy z Musikschule Weissbacher. W ciągu ostatnich 6 lat odbyło się ponad 50 wspólnych przedsięwzięć artystycznych, co świadczy o stałym rozwoju współpracy i nie tylko ograniczaniu kontaktów do koncertów, ale również do przyjacielskich spotkań. W maju 2007 roku Państwowa Szkoła Muzyczna nawiązała kontakt ze Szkołą Muzyczną w Czechach, co powinno zaowocować wspólnymi muzycznymi przedsięwzięciami jeszcze w bieżącym roku.